Witam serdecznie, Andrzej Kostyra dla portalu FightSport. Po raz pierwszy mamy okazję porozmawiać tak do kamery. Panie Andrzeju, duże wydarzenie, gala Urban Jungle w Gdańsku. Pan jest, można powiedzieć, częściowo twarzą tego wydarzenia, doskonale rozpoznawaną przez kibiców. Nie, no to już nie przesadzajmy. Twarzą jest Darek Michalczewski, twarzą będzie Roy Jones Jr. Darek tych nie zdradzał, być może przyjedzie któryś z braci Kliczków, no ale i główne wydarzenie wieczoru, naprawdę i z Ugonok, z tym Demirezenem, to może być duże wydarzenie, bo to czasami w głównych walkach wieczoru występują jacyś kelnerzy czy traktorzyści, a ten Demirezen 10-0, 10 nokautów. Piękna kariera amatorska. No, na ringach amatorskich w 2014 roku znokautował samego mistrza olimpijskiego Toniego Yoko, także to nie jest słabeusz. Był na Igrzyskach Olimpijskich, był na Mistrzostwach Świata w Dołsze, gdzie przegrał z wicemistrzem świata i potem wicemistrzem olimpijskim Joe'em Joyce'em, także fajna walka. Powrót po tej kontrowersyjnej przegranej Mariusza Wacha. No, ja się cieszę, że wrócił też Kamil Łaszczyk. Przegadałem z nim bardzo długo, bo lubię tego chłopaka, bardzo sympatyczny, skromny. Życie go nie pieściło, no bo kłopoty rodzinne, potem wypadek samochodowy. Zamiast trenować, on musiał pomagać ojcu w układaniu płyt chodnikowych w firmie, jeździć na saksy do Niemiec, no i wraca. Także to jest fajne wydarzenie. No i przede wszystkim to, że jest Darek Michalczewski, który gwarantuje to, że będzie wysoki poziom. No Darek jest showmanem. Darek, z tego co wiem, no przygotowuje wielką galę, bo tam można było oprawę artystyczną zrobić taką skromną i można było zrobić średnią i zrobić bardzo dużą. I Darek bierze tą wersję bardzo dużą, także powinno być duże wydarzenie. Dojście takiego promotora jak Darek z takim doświadczeniem, z przeglądem jakby światowych wszystkich gal, to jest coś fajnego dla polskiego rynku, bo tak, nie mamy tego amatorskiego boksu, zgodzi się pan, że praktycznie on nie istnieje w sferze sukcesów, tak? Mówię tutaj o słynnym medalu Wojtka Bartnika i potem już nie ma tych sukcesów i w tej chwili okazuje się, że zawodowo Krzysztof Głowacki, chociażby tak, chociażby Izu teraz, który stoczył, co prawda nie toczy dużo tych walk, ale te walki są pamiętne. Ta rywalizacja Szpilka-Wach, która nakręciła ten rynek zawodowy i powiedzmy ożywiła praktycznie ten boks, bo to się czuje, że kibice chcą coraz więcej. No, kibice chcą coraz więcej i kibice, widać z tego, lubią walki też polsko-polskie, no, i mam nadzieję, że będą takie dostarczane. No brakuje troszeczkę, tak kraj jest, kraje jak materiału staje, no i tutaj czasami braknie tego materiału. No to, że zjawił się Darek, no Darek może, powiedzmy, nie ma doświadczenia promotorskiego, ale Darek jest inteligentnym człowiekiem, Darek jest rozpoznawalną postacią, Darek jedzie na konwencję WBO i on tam już wszystkich zna, wszyscy znają jego, ma swoich przyjaciół, no Koko Kowacz tam jest ważną postacią, także Darek może pewne sprawy przepchnąć, no Darek ma ambitne plany, no to co mówi, chce, żeby za 2 lata Izu walczył już z Antonym Joshuą i jeżeli Izu wygra ze 3-4 fajne pojedynki, to jest bardzo możliwe, także ma ambitne plany, trzymajmy za niego kciuki, no żeby tak było. Czy te gale Darka Michalczewskiego mogą się rozwinąć na tyle, żeby były robione na przykład, to jest oczywiście pytanie do niego, ale na przykład w Niemczech i tam szerszą ławą zaprezentowani byliby polscy na przykład zawodnicy, jest to w ogóle realne? To jest absolutnie realne i planowane, no Darek planuje, żeby w przyszłym roku była jedna z gal w Niemczech, prawdopodobnie w Hamburgu, gdzie on jest mocno osadzony, gdzie ma znajomości, no przecież to jest jego drugi dom, także ja myślę, że to będzie takie duże przedsięwzięcie także na rynku niemieckim. Ja tak się zastanawiam z historii, sięgając jakby z pamięcią, pamięta pan Darka Michalczewskiego, to pokolenie i oczywiście na przykład Jana Dydaka. Dydakowi się nie udało, Darkowi się udało. W czym tkwi fenomen Darka? Darek chyba był taki inteligentniejszy i trochę cwańszy od Janka Dydaka. Obaj mieli wielki talent, ale Darek był większym cwaniakiem. Opowiem panu taką sytuację, o której kiedyś Darek mi opowiadał. Szli z Jankiem Dydakiem i ktoś tam ich zaczepia. Janek, gorąca krew, raz mu przywala, a ten Darek mówi, nie bij go. No, podszedł do faceta i mówi, to słuchaj, no ty troszeczkę się zapędziłeś i potem buch mu cios na żołądek. Mówi,
No, mówi Janek, jak ty byś goś uderzył w głowę, to mógłbyś dobrze uszkodzić, miałbyś problem, a tak załatwiliśmy sprawę błyskawicznie, szybko i bezpiecznie. I to były Darek, on troszeczkę taki miał, pozytywny. Tak. Jest taki z sercem. No, ja niech pan żałuje, że pan jeszcze nie był dziennikarzem wtedy, kiedy Darek był gwiazdą zawodowych ringów, bo to jest uroczy człowiek do rozmowy. On zawsze dostarczy takiego tematu. Ja znam tylko drugą taką osobę, nieżyjący już świętej pamięci, Władek Komar, mistrz olimpijski 5 kulą, który zawsze można było z nim porozmawiać i zawsze na każdy temat coś powiedział ciekawego. I Darek jest taki sam. Jeśli chodzi o na przykład Mariusza Wacha, to zakontraktowanie go to jest sensacja mimo wszystko dzisiejszej konferencji, bo ja to tak odbieram. No, gdzieś tam padały takie informacje, ale to jest absolutnie sensacja, tak? Ale widział pan, jak on wygląda? Mógłby iść na prywatkę. No 4 dni po walce, żadnych śladów. On tam za dużo mocnych ciosów nie dostał. Jest odporny na ciosy, także tutaj nie ma problemu, że może walczyć. Ale Artur Szpilka też wyglądał dobrze, był dowcipny, udzielał wywiadu, nie było tam. Ja wiem, że między panem a Arturem jest tam gdzieś było, ale nie, natomiast trzeba przyznać, że dali dobre show. Przeszło, minęło. Ja się cieszę, że była dobra walka. Walka wyrównana, którą można było dać w jedną i w drugą stronę, także mam nadzieję, że dojdzie do rewanżu. Panie Andrzeju, dziękuję bardzo za tą rozmowę. Nie zatrzymuję pana. Obserwuję pana vloga, tak samo oglądam wywiady. Nie ma problemu. Dziękuję.